Inspiratorium Opowiedz to. Rozmowy z gośćmi, którzy rzucają nowe światło na wystąpienia publiczne. Ich wiedzę i doświadczenie widzę jako impuls, by na sztukę mówienia do ludzi spojrzeć z innej, szerszej perspektywy. Ten odcinek jest o tym, że każdy człowiek ma piękny głos, ale nie każdy o tym wie. W rozmowie poruszamy temat szukania własnego głosu. Znaczenia lekkości w ciele i myślach, aby ten głos z siebie wydobyć. Jaki związek z mówieniem mają stopy i ile może trwać zdrowa chrypka? Kiedy szukać pomocy u trenera emisji głosu, a kiedy u foniatry? Moją gościnią jest Italia Tomczak, trenerka emisji głosu i dziennikarka radiowa. Podobno trafiłaś do radia przez przypadek i biegałaś po ulicach y, robiąc materiały i to dodatkowo między lekcjami w liceum y, a potem z zielonej góry przeprowadziłaś się do Warszawy i ja pamiętam ten czas i to było dwanaście lat temu to było wiele pamiętam lat temu. twoje początki w radiu SK Rock i ten moment kiedy zadzwoniłaś do mnie z prośbą o komentarz w jakiejś sprawie i wiesz Idalia że ja pomimo upływu czasu do dzisiaj mam dokładny obraz sygnalizatora świetlnego jak stałam na skrzyżowaniu prowadząc moje tiko w gazie y, jak do mnie zadzwoniłaś. Dzwoniłaś I to, co mnie wtedy zachwyciło, to były trzy rzeczy. Po pierwsze Twój głos, który uwielbiam absolutnie od samego początku. Po drugie Twoją uważność, wtedy kiedy ze mną rozmawiałaś, no i Twoje przygotowanie. I dla mnie te trzy rzeczy to jest to, co jest, jakbym miała zrobić taką naklejkę na pudełeczko, w którym mieszka Idalia, to by właśnie był profesjonalizm. Głos i, i przygotowanie. I dzisiaj o tym chcę z Tobą porozmawiać: o głosie, o przygotowaniu, o pracy przed mikrofonem, bo Ty od 2020 roku też pomagasz ludziom znaleźć ich głos i polubić swój głos. Staram się, tak. A Ty lubisz swój głos? Ja lubię swój głos. Chociaż też nie zawsze tak było, oczywiście. I ja też pamiętam tę naszą rozmowę pierwszą. Naprawdę? Tak, a no. pamiętam ją dlatego, że znałam cię już z mediów, wiedziałam, że się wypowiadasz dla mediów i bardzo się stresowałam. Zastanawiałam się, <laughs> czy, czy ze mną porozmawiasz, czy będziesz w ogóle chciała udzielić tego komentarza. I też pamiętam, że bardzo się cieszyłam, że po drugiej stronie okazało się, że jest bardzo sympatyczna osoba, która bardzo kompetentnie odpowiada na pytania które ja zadaję i daję odpowiedzi, które są tak dla mnie wtedy niesamowite. Byłaś wtedy no ciągle jesteś psychologką i ta wiedza była nam wtedy też bardzo potrzebna w mediach, żeby właśnie ludziom opowiadać o świecie, o życiu, o emocjach. Myślę, że wtedy jeszcze tej wiedzy nie było tak dużo i Pimo tego, wtedy... że kędzierzka wyskakiwała z lodówki tak. będąc czasami jak kilka to... razy dziennie. To było tak. straszne myślę, tak. dla niektórych. Nie, nie było straszne, to było dobre. Myślę, że dużo upowszechniłaś tej wiedzy mhm. wtedy psychologicznej. I faktycznie byłaś wtedy wszędzie, więc mnie to bardzo stresowało, że dzwonię do takiej osoby. Do kogoś osoby. kogo już znasz. Tak. Ale wierzę, że dla mnie ty też byłaś wtedy osobą z radia, znaną. I niosłaś za mną, dla mnie coś takiego niezwykłego, bo ja wiedziałam, że ty zaczynasz. I były takie momenty, kiedy moja empatia jak słuchałam Cię na antenie w rozmowach z Konradem, który, Konradem Olszewskim, z którym prowadziłaś radar, współprowadziłaś, współtworzyłaś, no to ja słyszałam tą różnicę, że to jest człowiek młody, bardzo młody, na początku swojej drogi. I ja byłam ogromnie przejęta, żeby nie zrobić Ci krzywdy, a jednocześnie byłam pod wrażeniem takiej Twojej uważności pytań, które są konkretne, a nie takie, no to co pani może powiedzieć w tym temacie. Ale to nie jest rozmowa to o nie. mnie, Idalia. To jest rozmowa o tobie, o twoich umiejętnościach, o twojej wiedzy, bo ty jesteś też trenerką emisji głosu. I ja do tego głosu chcę wrócić. Bo powiedziałaś, nie zawsze tak było, że, że lubiłaś swój głos. To kiedy go polubiłaś? Kiedy go odkryłaś jako, nie wiem, jak go teraz nazywasz, zasobem, talentem? Myślę, że wtedy, kiedy się dużo o nim dowiedziałam. Okay. Bo sprawdzałam dane i okazuje się, że 87% aktorów, nauczycieli i prawników nie lubi swojego głosu. Naprawdę? 87% wow. ludzi, którzy pracują głosami, tych swoich głosów nie lubią. I ja powiem ci, że też tak miałam, że raczej nie do końca uważałam, że to jest mój głos. Wydawało mi się zawsze, że jak gdzieś wewnątrz słyszę się trochę inaczej, trochę niżej i bardziej się ten wewnętrzny głos podoba bardziej. niż ten później odtwarzany. z staśmy. Mhm. Tak. A potem się trochę o tym głosie dowiedziałam i okazało się, że wszyscy tak mamy, że, że słyszymy że... siebie dwójako, dwojako. Dwojako, no, słyszymy się zdecydowanie niżej. W środku, wewnątrz działają rezonatory, więc my mamy wrażenie, że mamy trochę inny głos. A później odsłuchujemy się z taśmy i okazuje się, że ten nasz głos brzmi trochę inaczej. I okazuje się, że najłatwiej byłoby zaakceptować po prostu to, że ta różnica jest, bo tego w pewien sposób nie zmienimy. Ona powiedzieć. będzie zawsze. No, no, proszę zaakceptować. Tak pani po prostu ma, tak pan po prostu ma. Tak Ale wszyscy tak mamy. Tak wszyscy mamy. Dokładnie. Tak wszyscy mamy. Ja też pracuję w radiu cały czas i znam wiele osób, które pracują w radiu i bardzo mało, które by powiedziały: No ja na 100% lubię swój głos zawsze każdy radiowiec znajdzie coś, co jeszcze mógłby poprawić, co jeszcze mogłoby się zmienić. Wiesz, ale myślę, że to, jak potrafimy w swoim głosie znajdować rzeczy, które możemy udoskonalać, to to jest fajnie, bo jesteśmy cały czas w procesie rozwoju. Ja pamiętam, jak ty mi podczas pracy ze mną, bo byłaś tak cudowna, że mnie zaprosiłaś do, do tej współpracy i ja miałam możliwość poćwiczyć z tobą różne rzeczy, które spowodują, że będę mówić lepiej. No i właśnie teraz nie powinnam siedzieć no tak, tak, jak siedzę, ja tylko ja się poprawiam. I mam nadzieję, że o tym powiemy jak siedzieć żeby brzmieć dobrze i ten swój głos odnaleźć i go sobie nie niszczyć i pamiętam że ja ci odpowiedziałam że ja lubię swój głos tak. e, natomiast e, to też nie było tak od razu prawda jest taka że bardzo pomocne dla mnie było nagrywanie podcastu i słuchanie go bo my żeśmy z Maćkiem na początku w tej chwili e, Tomek profesjonalny człowiek od dźwięku nam te podcasty montuje ale wcześniej to było tak że robiliśmy to we własnym zakresie również filmy sami montowaliśmy i to osłuchanie się ze swoim głosem spowodowało, że ja dzisiaj włączam i myślę sobie, kurde, fajnie brzmi ta kędzierska, to, to jest dobry głos. Oczywiście z elementami ciągle do udoskonalenia, ale gdybyś miała podpowiedzieć, jak polubić swój głos. Co zrobić, żeby nie mieć tego uczucia, ojej, ja, ja, jak strasznie. Ja to sobie żartuję, że um, ty nie lubisz swojego głosu, a inni uh, tak cię słyszą, więc wyobraź sobie, jakie poświęcenie uh, jest ze strony twoich słuchaczy, że oni są w stanie uh, wytrwać. No ale to oczywiście jest uh, w, w przerysowaniu i nie do końca um, być może to jest pomocne. Jak polubić swój głos, Idalia? To jest oczywiście bardzo trudne <laughs> pytanie, ale w zasadzie odpowiedź. Y Wydaje mi się, że nie jest wcale taka trudna. Uh -huh. Wydaje mi się, że my w ogóle w Polsce powinniśmy o głosie trochę więcej wiedzieć. Bo zobacz, że to jest tak, i zwykle mówię to wszystkim moim klientom czy uczniom, że jak idziemy do szkoły, na przykład podstawowej, to o głosie nie dowiadujemy się absolutnie niczego. Uczymy się. Wielu rzeczy, matematyki, polskiego. Ale pantofelki, przydawki. a Pantofelki są najważniejsze. Natomiast nikt nas nie uczy tego, jak głosu używać. Mhm. Być może dzisiaj trochę się to zmienia, natomiast w moich czasach i pewnie w twoich również nikt nie zwracał uwagi na to, jak dzieciaki mówią. Często zwracało się uwagę na to, co mówią. Ale Poza nie do tymi dziećmi, które mają problemy z wymową, jakieś kłopoty, takie typowo, nie wiem, jąkanie się czy seplenie, owszem. Tak. Natomiast cała reszta uznawana jest za normę i nie podlega żadnej współpracy logopetycznej czy trenera emisji głosu. Tak, prawda. Część dzieci idzie faktycznie do logopedy. Natomiast o emisji głosu dzieciakom niewiele się mówi, ale nie mówi się też na przykład uczniom liceów, którzy są już starsi i sporo mogliby się dowiedzieć. W Wielkiej Brytanii, na przykład, jest coś takiego jak debata oksfordzka. I tam dzieciaki już od najmłodszych lat mogą się uczyć zarówno argumentowania, jak i tego, jak używać głosu. No i mogą się też uczyć tego, że z głosem można pracować. Nam nikt tego nie mówi, więc nikt nam nie mówi tego w podstawówce. Ok, w liceum też nie i bardzo często na studiach też nie. I przychodzą do mnie czasami nauczycielki, które teoretycznie powinny mieć bardzo dużo zajęć z emisji głosu i potrafić w głos, a one mają bardzo duże problemy, bo też nikt im nie mówił o emisji głosu albo, i to jest gorsza wersja, miały nauczycieli którzy ich stresowali. Na przykład mówili, że mają słaby głos, beznadziejny, że się nie nadają. I to wspierające. Super. Niestety, tak się zdarza. Osoby przychodzą i mówią, że nie, no ja to wiem, że nie, ale no coś muszę zrobić. E, tak się zdarza. Często, I wtedy ciężko lubić swój głos, jak się dostaje taką informację szczególnie zwrotną. Szczególnie jak jest się młodą osobą. Dokładnie. Zaczyna się studia i się słyszy od kogoś gdzieś, że nie, nie, ty to nie, ty to masz słaby głos. Ale Oła, czasem nie boli coś w środku. To prawda, to mhm. prawda, bo w zasadzie nikt z nas nie ma słabego głosu. Naturalnie ma swój głos i jest, on jest zawsze piękny, jest jest wyjątkowy, nie? Tak, naturalnie mhm. my naprawdę mamy piękne głosy. Czasem nam się coś w tych głosach zmienia i wtedy trzeba trochę popracować, ale naturalnie raczej wszyscy mamy piękne głosy, tak jak nie wiem, wszyscy mamy piękne oczy, prawda? Dokładnie, Każdy ma inne. Ale piękne. Ale piękne i swoje też i to jest bardzo ważne. Często też przychodzą osoby, które mówią, że Gdzieś tam kiedyś na studiach emisje głosu miały. Była pani z kijkiem i tam chodziła i trzeba było się uczyć wierszyków na pamięć i to było straszne. Mm -hmm. Więc bardzo często osoby przychodzą z takim bagażem już, że te głosy są nie okej, okay, że coś się w głosach dzieje. No i co no, dalej? No i co ty wtedy robisz? No i ja wtedy z nimi pracuję. <laughs> Każdy oczywiście potrzebuje czegoś innego, więc y, nie dam tutaj żadnej recepty. Uniwersalnej, tak? Uniwersalnej. Ale pewnie, bo, bo jakieś uniwersalne rady mimo wszystko y, będę Cię tutaj Prosić. nagabywała i prosiła, żeby one się y, pojawiły. Y, ale jak wygląda taka droga odkodowywania się z tego myślenia? Mój głos nie jest wystarczająco dobry, jest nieciekawy, jest jakiś, albo boli mnie, jak mówię. Tak na poziomie ciała nawet to się y, wydarza. Co wtedy? To oczywiście zależy <śmiech> <śmiech> jako odpowiedź uniwersalna, bo każdy ma trochę inaczej Jasne. i z każdym się trochę inaczej pracuje. Zwykle po prostu sprawdzamy sobie. Co tam w tym głosie jest nie tak? I czy faktycznie to jest nie tak? Czy być może to jest zdanie tej pani z liceum, która gdzieś tam kiedyś komuś powiedziała, że no twój głos to się nie nadaje. Bo często się okazuje, że przychodzą osoby z absolutnie pięknymi głosami, które niewiele potrzebują oprócz tego, żeby ktoś im po prostu powiedział Robię uwolnić że, Tak, okay. że, że ta pani z liceum to się niekoniecznie na tym znała. Ale czasami przychodzą osoby, które faktycznie z głosem nigdy w ogóle nie pracowały. Na przykład taką grupą, która często do mnie trafia i która musi sporo popracować, jest grupa pracowników IT, którzy w nich tak. i którzy też nie mieli zwykle na studiach czy w liceum jakichś takich zajęć z umiejętności miękkich i którzy potrzebują głosu, bo na przykład mają kole w pracy albo nagrywają jakieś webinary. Coś dzieje się, co sprawia, że oni muszą zacząć mówić głosami. I czują, że po pierwsze nie potrafią, po drugie, że te głosy niekoniecznie im pracują ładnie, że nie są. A to już duża świadomość, myślę sobie, musi być, żeby mieć taką myśl, mój głos nie pracuje ładnie. Jest w nim coś takiego na poziomie, nie wiem, brzmienia, barwy, że ja chcę z tym zrobić coś innego. Tak, i od tej świadomości się dużo zaczyna, prawda? Bo tutaj no, musi być jakaś chęć do tego, żeby z głosem pracować. Wtedy, jak przychodzi taki świeżak, pracujemy sobie nad głosem od samego początku. Sprawdzamy, co się dzieje z postawą, kiedy ta osoba siedzi przy mikrofonie, czy nie kuli się na przykład, albo nie wypina za bardzo. Każdy mhm. taki element trzeba sprawdzić, bo nawet tutaj myślę, że było słychać, że jak zmieniam postawy ciała, kiedy mówię do mikrofonu, rozmawiając z tobą, to już ten głos zaczyna choćby lekko drżeć, lekko się zmieniać. Więc pracujemy sobie nawet nad. Takimi małymi rzecz. To jak przy tym jesteśmy? E, zakładając, że prowadzę webinary, to jak mam usiąść? O co mam zadbać na tym moim fotelu i przed kamerą, żeby poza tym stresem związanym z tym, że wystąpienie publiczne i być może zapomnę, albo powiem coś nie tak, albo że ludzie będą nie reagować, że nie włączą kamer, żeby nie dokładać sobie jeszcze takiej myśli o matko, o matko, czy ten mój głos będzie brzmiał dobrze? Jak zatem usiąść? Są takie względnie, względnie uniwersalne podpowiedzi? Są. Musimy sobie pomagać na poziomie ciała. Tutaj o tym ciele sporo powiedziałaś. Faktycznie dobrze jest usiąść tak, żeby było nam wygodnie, ale niektóre pozycje sprawiają, że Nasz głos może nie brzmieć idealnie. Na przykład, jeśli ustawimy sobie kamerę gdzieś wysoko i przez cały webinar będziemy trzymały głowę wysoko, to prawdopodobnie mięśnie różne tutaj w okolicach krtani i gardła nam się zepną i my pewnie przez chwilę będziemy w stanie mówić naszymi głosami, nawet w odpowiedni sposób, ale w pewnym momencie okaże się, że nas albo boli gardło, albo ten głos nam gdzieś ucieka, nie mamy nad nim kontroli. Więc dobrze jest zrobić tak, żeby to nasze studio, które nas nagrywa, obojętnie czy mamy to studio w domu, czy nagrywamy podcast w szafie, jak wiele osób tak dzisiaj jest. robi, dobrze jest, żebyśmy mieli tam takie warunki, żeby nasze ciało nam raczej pomagało, niż przeszkadzało. I żeby ten sprzęt był dostosowany do nas, a nie my do niego. Czyli raczej, żebyśmy mogły usiąść faktycznie, Mniej więcej prosto. Mhm. Na guzach kluszowych, na... czyli na tych kostkach w pupie, żeby Dokładnie. mieć taką stabilność, tak. żeby się tutaj nie zapaść plecami, nie zaokrąglić ich, bo wtedy nam tak. się przestrzeń zamyka, która Ciężyc przydaje się do oddychania. Wtedy. I wtedy ramionka też, żeby nam nie leciały. Do przodu, czyli siedzimy tak. na guzach kulszowych z względnie prostymi plecami i mówisz, głowa nie zadarta do góry. Czyli rozumiem, że ustawiam sobie kamerę tak, żeby ją mieć naprzeciwko oczu, bo wtedy też mogę łatwiej nawiązać kontakt wzrokowy. Ale podziękuję mi też cały mój aparat mowy. Że nie będę tutaj musiała z tą głową kombinować. Zdecydowanie. Warto też jeszcze zerknąć na stopy, czy one są na ziemi, czy to mamy jest... takie ugruntowanie. Tak. Uh -huh. i powiem Ci, że dla mnie to jest odkrycie stopy. Tak, bo ja w sytuacji mm, stresu związanego z wystąpieniem publicznym albo napięcia, mam taką tendencję, że stawiam stopy na palcach Aha. i. E, w zasadzie można by było e, mnie wziąć tak, jak e, Sunia bierze swoje szczeniaki tutaj za kark, i chyba by, by mnie tak się podniosło jak takiego klockowa, klock, klockowego ludzika, bo ja jestem spięta, ale wtedy wyraźnie czuję, że to moje oddychanie jest płytkie, że ten głos jest przerywany, że ono jest też głośne, są te wdechy, a postawienie nóg rzeczywiście na podłodze, na ziemi, oparcie się, ugruntowanie, tak jak mówisz, powoduje, że. Że więcej się otwiera, tak. Ale mm -hmm. też um, mam takie wrażenie, że mózg szczytuje informację, że to ciało jest bardziej rozróżnione i automatycznie spada też stres. I że ma kontrolę nad tym, co się ma dzieje. Kontrolę. Że my faktycznie nie wisimy, tak jak przed chwilą pokazałaś, tylko że my jesteśmy tutaj, w tej sytuacji, w tym miejscu. Niektórzy mówią, taki kontakt z rzeczywistością. Tak, niektórzy mm. mówią, że w ogóle głos zaczyna się od stóp, że tutaj... Tego głosu szukamy, i że jak coś się dzieje z naszym głosem w ciele, to schodzimy zawsze niżej, i zawsze na koniec są stopy, i to od nich dobrze jest w ogóle zaczynać pracę z głosem, ale też to właśnie, jak ustawiamy sobie nasze studio w domu do nagrywania podcastu, na przykład. Czyli to, czy ja, tak siedząc w tej szafie i nagrywając ten podcast, mogę postawić swobodnie stopy na ziemi? Czy ja mogę swobodnie faktycznie usiąść na guzach kulszowych, tak żeby mi było w miarę swobodnie chociaż? Mm -hmm. I gestykulować. Czy mogę? Bo to, mam wrażenie, pomaga w oddychaniu. Jak możemy, pamiętam takie ćwiczenia podczas pracy z tobą nad moją emisją głosu. Ja to nazywam... Nie wiem, czy to ty nazywałaś, czy ja, ale od tego momentu spotkania z tobą nazywam to ćwiczeniami Marai Kery. Że tak jesteśmy... Bo otwarcie. Ja tutaj mówię że, o Whitney Houston. O, o, wiesz, Ja z muzyką, za, nie za pan brat, tak, to, to, to chyba mm -hmm. było jednak Whitney Houston. Y <laughs> Za się zaczerwieniłam, ale tak, Whitney Houston i właśnie takie otwieranie klatki i to gestykulowanie, które powoduje, że ten nasz głos brzmi inaczej, bo my też wtedy inaczej akcentujemy. Jak chcę powiedzieć coś dobitnie, to jeżeli mam taką możliwość wykorzystania mojego gestu, no to wtedy to słychać w odróżnieniu od sytuacji, kiedy jestem no właśnie tym ludzikiem z klocków Lego i takim nieruchomym, ściśniętym, ściśniętym no to mhm. nawet jakbym chciała tak z przejęciem i z akcentem, to niespecjalnie to wychodzi. Tak, mhm. faktycznie tak jest, że ta Whitney Houston, o której Whitney wtedy rozmawialiśmy, ale myślę, że Maria Carey pewnie też tak robi. Natomiast faktycznie ten gest nam trochę pomaga, trochę nam daje więcej miejsca w klatce piersiowej, trochę więcej, jakbyśmy tam mieli powietrza. Więc faktycznie gestami można sobie pomagać. Oczywiście na ile możemy to zrobić w sytuacji, w, szafie. w której jesteśmy. W szafie to jest jedna rzecz, zupełnie na co innego zwracają uwagę pewnie osoby, które pracują w telewizji. I one raczej trzymając mikrofon, no nie mogą sobie pozwolić na różne gesty, bo Ale to mogą tam to zrobić pewnie przed pasuje. wystąpieniem. nie? Y tak, pewnie tak. W ogóle rozgrzewka taka dla ciała jest bardzo. Pomocna przed pracą głosem. Czyli jak idziemy do tej szafy nagrywać podcast albo do naszego małego studia w domu nagrywać podcast, to fajnie jest faktycznie się rozgrzać. Niektórzy mówią, że wystarczy pobiec na czwarte piętro, po schodach i wrócić, tak żeby ciało poczuło, że ono fizycznie istnieje i żeby też. Nie kuliło się właśnie. No bo trudno biegać jako ludzi z klocków Lego. To bardzo. Prawda. Ja mhm. myślę, że też o tej aktywności fizycznej bardzo warto mówić, że ona nam bardzo pomaga i bardzo nam wspiera ciało. A jak wspiera ciało, to też wspiera oddech i głos. Bo zawsze jak mamy kontrolę nad oddechem, to mamy kontrolę nad głosem. I dobrze jest, i to jest takie zadanie dla wszystkich, którzy chcieliby pracować z głosem. Ruszać się, to znaczy jakaś aktywność fizyczna, żeby się w życiu pojawiała. To może być joga, na przykład, która fajnie wzmacnia i rozciąga mm, nasze ciało. To może być bieganie, też. Dobrze jest ta aktywność dopasować do siebie, czyli robić to, co się lubi. Mhm. Czyli można spacerować, można tańczyć, można chodzić po schodach, robić coś, co to nasze ciało wprawi w ruch i rozpuści różnego rodzaju napięcia, które w tym ciele są. Ja tak wiesz, szukam tych aktywności nie takich bardzo sportowych, bo ja jestem taki antyfitness, zatem myślę od razu z perspektywy osób, które być może mają podobnie. I powiem ci, że jak ja słyszę, no potrzebna jest aktywność fizyczna, choćby minimalna, yoga, to ja, albo bieganie, to ja już jestem okay. zmęczona. Więc <laughs> szukam coś z takich wiesz, dla takich mm -hmm. zwykłych, szarych y ludzików z klocków Lego. To może być spacer, to może być taniec, to mogą być pajacyki, to może być y no, nawet energiczne sprzątanie i mycie okien. To może być coś, części. co po prostu lubimy i co mm -hmm. też będziemy robić, żeby to y no właśnie. Y nie, nie był zapis w kalendarzu, że o ja muszę tam iść. Natomiast fajnie jest sprawdzić sobie, jak ta aktywność fizyczna wpływa na głos. I ja przez długi czas, podobnie jak ty, uznawałam, że ta aktywność fizyczna to tak nie jest do końca dla mnie. Natomiast jak już poszłam i zaczęłam ćwiczyć, i zaczęłam rozluźniać barki, które u mnie akurat się bardzo spinają i bardzo kulą, to okazało się, że nawet mój głos, który już jest wypracowany przez wiele lat, brzmi zupełnie inaczej. Że tam jeszcze mogłam ci znaleźć... ci się podoba? Też. No właśnie. Tam jeszcze w tych barkach, które się zaczęły rozluźniać i podczas jogi, i podczas ćwiczeń właśnie, które dostałam od fizjoterapeuty, które były dla mnie i które były właśnie na moje barki, okazało się, że w tym głosie jeszcze mogę trochę odnaleźć. Że tam jeszcze jest trochę przestrzeni na pracę, na szukanie. I zobaczyłam też, że dużo fajniej oddycham, że dużo więcej mogę. Więc z osoby, która tak szukała właśnie takich aktywności fizycznych, jak spacer z psem, yy, przeszłam. Do tego etapu, <noise> gdzie naprawdę, czyli co najmniej raz joga. w tygodniu, coś <noise> okay. mm -hmm. dobrze jest robić. No, ale jesteś dowodem na to, że warto i w Twojej deklaracji, w tym, co powiedziałaś przed chwilą, ale także w tym, jak brzmi Twój głos. Odnośnie jeszcze rozgrzewki, o której powiedziałaś. Przed mówieniem do ludzi warto się rozgrzać, pomaga ta aktywność fizyczna. Czy jest jeszcze coś takiego, wiesz, szybko i łatwo dostępnego, co możemy zrobić, żeby pozwolić temu naszemu głosowi brzmieć bardziej, bardziej naszo? Jakbym miała znaleźć takie jedno ćwiczenie mm, związane z głosem, z emisją głosu, ale też z oddechem, na przykład, mhm. to byłoby to mruczenie, czyli mormorando, czyli coś takiego jak. Om. I możemy sobie tak chodzić przed pracą głosem po domu, na przykład. I wykonujesz przy tym e, ruch. Czy to ma znaczenie, że ta leniwa ósemka się tutaj Wiesz, pojawia? Co? To ma znaczenie, ale jak się nie pojawi, to też się nic nie okay. stanie. Chodzi o to, żeby to om, to mruczenie się pojawiało. Mm. Możemy to robić jadąc, samochodem do miejsca, w którym będziemy pracować głosem. Możemy to robić w domu, szykując śniadanie, na przykład. I bezpośrednio przed wystąpieniem, póki nie włączymy. Mikrofonu, to on też, też nie będzie nawet przeszkadzać, jak są wokół nas ludzie. Tak. Mhm. Chociaż niektórzy mówią, że raczej wolą tego nie robić przy Jasne. ludziach. Różnie bywa. Faktycznie, jak ja pracuję w radiu, bardzo często widzę radiowców, którzy pomiędzy wejściami, czyli na piosenkach, sobie mruczą te piosenki. Chodzą, A, mruczą okay. po radiu, gdzieś tam po korytarzach. Często nawet nie wiedzą, że jest to jedno z najlepszych ćwiczeń, związanych z emisją głosu. Bo a wspiera nam oddech, b bardzo pięknie nam rozbudza rezonatory. My dzięki temu możemy brzmieć troszeczkę bardziej aksamitnie. No i świetnie wpływa też na nerw błędny, czego niedawno dowiedli neurolodzy. Więc jest kilka mm, powodów, mm, dla których tak, warto, dla których mm. warto robić tak bardzo proste ćwiczenie. Mhm. Czyli wystarczy sobie y, pomruczeć. Ja sobie też myślę o tym, że takie mruczenie y, dla mnie, jako dla y, osoby wspierającej ludzi w y, wystąpieniach publicznych jest fantastycznym antystresorem, bo to nam pozwala wylądować w sobie, a to oznacza, że wtedy odłączamy przynajmniej na ułamek sekundy naszą głowę i te czarne scenariusze, w które galapują w niej i podpowiadają, ile to strasznych rzeczy się może wydarzyć. Jest jeszcze jedna Rzecz, którą bym dodała, związana z moim przyjściem tutaj dzisiaj, wyjątkowo chłodno zrobiło się na dworze, tak. akurat dzisiaj, teraz, kiedy nagrywamy tutaj naszą rozmowę. I bardzo czułam, idąc do ciebie, że cała zmarzłam, więc cała się troszeczkę skuliłam, łącznie tutaj z aparatem mowy, który też się skulił. Więc od razu poprosiłam cię o ciepłą herbatę. I może niekoniecznie chodzi o taką gorącą herbatę, ale taką Taką, żeby była ciepła, żeby trochę nam tutaj rozgrzał się aparat mowy, tak choćby nawet na szybko. Oczywiście, jakieś ćwiczenia logopedyczne, takie rzeczy też możemy robić. Natomiast ta ciepła herbata też, też może nam pomóc. Też Nie jest rozgrzewką. Okay. Ale, mhm. ale, ale, ale ciepła. Herbata, kawa, woda, co najlepsze z tego tria? E, dla głosu. Woda, Zdecydowanie woda. <laughs> tutaj mamy herbatę, herbatę zieloną z dodatkiem mięty. Ogólnie. Mięta niekoniecznie przed pracą głosem, to znaczy ona wysusza śluzówkę. Więc jeśli mamy jakieś duże wystąpienia publiczne, to lepiej przed nim nie pić mięty. Jeśli ktoś lubi herbaty miętowe czy mięty, to jak najbardziej oczywiście można je pić. Ale nie przed pracą głosem. Tak, okay. tak bardzo przed pracą głosem. To no i... przepraszam, <laughs> że cię wysuszyłam, Idalio. Troszkę. Ale to Maciek Troszkę. taką kupił, to nie To, ma, to, ja to nie jego maćka. wina. Tak, okay. oczywiście. To wiem już przynajmniej. Więc, więc tak, woda byłaby najlepsza, faktycznie przed pracą głosem. Kawa. Tutaj są różne wersje, Zdania odpowiedzi. Są podzielone. Zdania mm -hmm. są podzielone. Ja jako kawosz uznaję, że można pić kawę, natomiast jeśli. Piłybyśmy tutaj sobie kawę przed naszą rozmową, dobrze byłoby przepłukać gardło wodą, właśnie, czyli na przykład wypić jeszcze trochę wody, ponieważ kawa nas odwadnia i odwadnia nam fałdy głosowe, czyli struny głosowe. Dobrze jest wtedy trochę wody sobie do organizmu dostarczyć. Uważać trzeba też na produkty mleczne, czyli jeśli pijemy kawę z mlekiem, to też dobrze. Później trochę przepłukać gardło, bo tam coś takiego czasami na gardle po mleku zostaje mało przyjemnego. No i teraz, ta cała nasza emisja głosu składa się z takich bardzo małych puzli, I między innymi jednym z takich puzzli jest właśnie ta higiena głosu. I to, czy my możemy wypić kawę, czy nie możemy przed pracą głosem. Czy lepiej wypić miętę, czy może lepiej wypić wodę. Więc to są małe rzeczy, o które możemy zadbać przed pracą głosem, żeby nam później nie sprawiły kłopotów, jak już będziemy mm, mówić do ludzi. O, cześć! Lubisz ich słuchać? Postaw im wirtualną kawę. Link w opisie odcinka. BHP dla głosu jest coś takiego? Myślę, że jest. Myślę, że dla każdego z nas to pewnie jest trochę coś innego. No nic w uniwersalizm, no nic w takie po prostu rady dla wszystkich, no ale to jest najlepszy dowód na to, jak bardzo warto skorzystać z Twojego wsparcia jako trenera emisji głosu. No ale gdybyś miała e, poszukać takich e, trzech, na pewno e, wykorzystywałabym mruczenie, czyli mormorando, o którym już mówiłyśmy, czyli żeby przed pracą, głosem po prostu ten głos rozgrzać. A to jest. Najfajniejsza, najbardziej prosta, też dostępna rozgrzewka dla głosu czyli takie mormorando, które sobie po prostu wykorzystujemy przed pracą głosem. Myślę, że takim BHP dla głosu będzie na pewno picie wody, czyli pamiętanie o tym, żeby nasz organizm nawadniać. I tutaj mówię zarówno o tym, kiedy mówimy, pracujemy głosem, żeby zawsze gdzieś ta butelka z wodą albo szklanka z wodą była, tak jak tutaj u nas w studiu, ale też mówię o życiu po prostu, o tym, żebyśmy pamiętali w życiu o tym, że wodę trzeba pić. Niestety mamy taką tendencję w dzisiejszych czasach do zapominania, żeby o tym. się nie ruszać i nie pić wody. Więc wszystko co z tym głosem związane, to jest w ogóle uderzasz we wszystkie cywilizacje Problemy współczesnego tak, człowieka. I jeszcze, jeszcze stanie na dwóch nogach to też jest taka tak. rzecz, której dzisiaj trzeba uczyć, albo raczej okay. musimy wszyscy to mamy wracać do tego, że na tych dwóch nogach trzeba stać. Że faktycznie my tutaj musimy szukać ugruntowania. Więc y, myślę, że to picie wody i mormorando to byłyby takie, y, y, takie powiedzmy y, pigułki w apteczce naszej związanej z głosem. Y, czy jest coś jeszcze? Tutaj już bym szukała bardzo indywidualnie, bo dla niektórych to będą ćwiczenia logopedyczne, na przykład, a jeszcze dla innych to będą ćwiczenia oddechowe. Ktoś inny będzie musiał bardzo poruszać się przed pracą głosem, a jeszcze ktoś inny będzie się czuł świetnie, jak weźmie sobie prysznic przed pracą głosem i poczuje takie rozluźnienie. Na pewno taką Myślę, że najbardziej uniwersalną radą, jeśli już tak bardzo chcemy w tej rozmowie, <noise> dziękuję, dziękuję, takiej, dziękuję. takiej jednej rady uniwers uniwersalnej, to to, żeby odpuścić. Że ten nasz głos znajdujemy wtedy, kiedy my poodpuszczamy napięcia. Kiedy I nie oczywiście pozwolimy z siebie wyjść i zaistnieć. Tak, i ja też wiem, że to jest taka rada, aha, no dobra, ale jak ja mam odpuścić? Jak ja jestem cały, cała postresowany, pospinany. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze to można zrobić od razu. Ale raczej naturalności jak i zdrowia w głosie, tak bardzo uniwersalnie, szukałabym w odpuszczeniu napięć. I ewentualnie poszukiwaniu dróg do tego, jak to zrobić. No tak, bo można to zrobić przez ciało, a można też to robić poprzez pracę z myślami, czasami wsparcie terapeuty, psychologa, człowieka, który pozwoli nam odkryć, w którym momencie się zadziało to, że my tego głosu z siebie nie chcemy wydobyć. No bo jest popularne już na szczęście coraz mniej powiedzenie: Dzieci i ryby głosu nie mają, i bywa, że to jest taki początek, który sprawia, że nam jest. Ciężko tego głosu używać dla zakomunikowania ważnych dla nas rzeczy. Potem zdarzają się tacy nauczyciele, o jakich Ty wspominałaś, którzy mówią: o, nie, nie, w tym głosie to nie, to nic ciekawego nie mieszka. Na no a później są e, sytuacje w pracy, które też sprawiają, że my zaczynamy sobie myśleć: no to lepiej może się nie odzywać. I nawet jak mamy taką gotowość, żeby podzielić się jakąś myślą, to te wewnętrzne blokady powodują, że to nasze całe ciało się tak zapada i ta buzia jest taka na zasadzie, Powiem, ale nie powiem. Po, po, powiem, ale może mnie nie usłyszą, żeby nie spotkać się znowu z jakąś taką negatywną reakcją. Głos mieszka bardziej w ciele, czy bardziej w głowie? Da się to? Mm -hmm. Właśnie chciałam <laughs> powiedzieć, że tutaj pięknie połączyłaś te, te, te obie części. Myślę, że się nie da. Dzisiaj myślę, że się nie da mm -hmm. oddzielić. Zawsze mówiło się o tym, że głos to jest ciało i emocje. Mm -hmm. Dzisiaj, po latach pracy z ludźmi, widzę, że Trudno to oddzielić, trudno pracować tylko nad jedną albo nad drugą częścią. Myślę, że one bardzo się łączą. Tak jak powiedziałaś, do mnie czasem przychodzą osoby, które są w terapii. E, terapia działa, i potrzeba jeszcze zrobić coś z głosem czyli dotknąć jeszcze czegoś tak bardzo już technicznie, bo jakieś rzeczy z życia odłożyły się właśnie w głosie. Kiedy pracuje taka osoba z terapeutą, a ja. Mogę tylko dotykać tych miejsc głosowych, to często okazuje się, że tam jest piękny głos, który drzemie w człowieku, który zaopiekowany ze wszystkich stron jest w stanie ten głos z siebie wydać. Piękny, naturalny. Tutaj mówię o tym. Tutaj nie chodzi mi o jakieś. Yy... Żeby brzmieć jak Krystyna Czubówna i żeby same Krystyny Czubówny tak, mówię albo tutaj, Jerzy Rosołowscy yy, yy, mówili. Mówię tutaj mm -hmm. o takiej naturalności naszego głosu, o tak. tym pięknie. Yy, ale czasami jest tak. Że przychodzi osoba, która w zasadzie mojej pracy jako trenera emisji głosu nie bardzo potrzebuje, bo ona musi iść do fizjoterapeuty po to, żeby fizjoterapeuta odpowiednio na przykład pokazał odpowiednie ćwiczenia, odpowiednio ustawił ciało, bo okazuje się, że przez to, że jakieś napięcia pojawiły się w ciele jakieś na przykład skulenia właśnie głos nie może poprawnie wypływać. I ja tutaj nie mam za dużo pracy, bo czasami ta osoba pójdzie do fizjoterapeuty, dostanie odpowiednie ćwiczenia, poćwiczy i wraca już z otwartym głosem. I wtedy my robimy już kilka ćwiczeń takich, żeby ten głos wspierać, ale głos wydobył tak naprawdę wtedy fizjoterapeuta albo osteopata na przykład. Tutaj też różne są ścieżki. Dzisiaj myślę, że to wszystko się bardzo łączy, bo często trafiamy do Fizjoterapeuty skuleni, dlatego że coś wydarzyło się w naszym życiu, co nam po prostu to ciało skuliło. I teraz różne ścieżki są, dojścia do tego, gdzie był początek. Nie każdy musi iść na terapię, nie każdy musi iść do fizjoterapeuty. Dobrze jest to wybadać. Czasami y, osoby przychodzą do mnie jako do pierwszej osoby, bo czują, że z głosem jest coś nie tak, i razem szukamy rozwiązania, czy to faktycznie. Jest mój temat i temat głosu, czy może bardziej będziemy współpracować właśnie z fizjoterapeutą, albo na przykład trzeba pójść do psychologa, psychoterapeuty i tam poszukać tego, co się w głosie dzieje, i wtedy moja praca już jest znowu taką pracą tylko na, na bardzo małych elementach, na tych małych puzlach. Tak, które, narzędziowo i technicznie, tak, wtedy. z których składa się mm -hmm. głos. Mm -hmm. Ale z tej całej opowieści wybrzmiewa dla mnie taka myśl, że dla każdego z nas jest droga, jest tak. metoda. Wystarczy zacząć i czasami e, praca z ciałem, czasami praca z myślami, czasami wizyta u foniatry, do którego ty mnie skierowałaś, żeby tam zajrzał do gardła i odkrył, co tam się wydarza, bo kwestie gastryczne też powodują, że ten nasz głos się zmienia. Czyli jeżeli. E, Mamy takie poczucie, że ten nasz głos nie brzmi tak dobrze, albo na poziomie myśli wiemy, że no to ten głos nam się nie podoba, to warto zacząć. A czy są jakieś objawy w ciele, które powinny nas zaniepokoić, jakieś boleści, dyskomforty i powinny nam zapalić taką czerwoną lampkę? Oho, zadbaj teraz o to, bo. Jak nie to? No, ciała trzeba słuchać, na pewno, i ciało nam bardzo daje znać, że Mądre, różne rzeczy ciało. się dzieją. Tak, my czasami jego nie chcemy słuchać, i potem dzieją się różne inne e, rzeczy związane z e, ciałem i naszym zdrowiem. Faktycznie słuchajmy siebie i słuchajmy ciała. Oczywiście, jeśli zaczynają nam się gdzieś tutaj jakieś bóle, to wtedy dobrze jest sprawdzić, co to są za bóle i skąd one się biorą. Jeśli pojawiają się napięcia, gdzieś tutaj w obrębie barku, Komu się nie pojawiają. I dalej, pokaż mi człowieka, któremu nie ma. Po, w obrębie barków nie pojawiają się tak. napięcia. Tak, faktycznie dzisiaj ciężko o taką osobę, hmm. ciężko ją spotkać. To też ma wpływ na to, jak my brzmimy, bo zobaczcie, że jak tutaj, no to mówię do osób, które ewentualnie oglądają nasz, naszą rozmowę, ale kiedy uniesiemy barki do góry, no to zaczynamy się spinać, prawda? Spina nam się szyja, spinają nam się przeróżne mięśnie, które też odpowiadają za to, jak my brzmimy i jak mówimy. I czy mówimy zdrowo, czy raczej zaczynamy mówić wysiłkowo. Więc warto jest sprawdzić, jeżeli my się stresujemy, napinamy gdzieś w obrębie barków. To na ile my to możemy rozluźniać, na ile my to możemy sami rozluźnić, na ile potrzebujemy czyjejś pomocy do tego, żeby... Było luźniej. I tam. myślę o takiej pomocy doraźnej, typu masaż, mm -hmm. właśnie ciepły prysznic, ale też takiej pracy długoterminowej, systemowej, gdzie my się uczymy i rozpoznawać, że to napięcie w naszym ciele jest. Potrafimy znaleźć, kiedy ono się pojawia i przeciwdziałać na te bodźce, które powodują, że te ramiona nam idą do góry. No bo to nie jest nasza zła wola, tylko nie. to jest po prostu działanie układu nerwowego, które każe nam chronić serce, klatkę piersiową, wtedy, kiedy czujemy się atakowani. Albo wtedy, kiedy chcemy się schować, bo dzieje się coś dla nas niepokojącego. I o tym na przykład mówi nam psychologia, prawda? No właśnie, bardzo wiele osób, które przychodzą do mnie, mówią mi, że się w ogóle nie spinają, że absolutnie ich praca ich nie spina, oni są w ogóle niespięci, nie, nie ma mowy. I robimy sobie różne ćwiczenia, które mają pokazać tym osobom, że faktycznie ich barki idą do góry. I te osoby dostają tydzień na kombinowanie, a potem przychodzą i mówią, nie, no ja mam barki do góry w zasadzie cały dzień. Ale przecież ja się nie spinam. Ja się w ogóle Rzucz! nie spinam w mm, tak, tak, więc y, to się dzieje bardzo często. Więc to też jest taki znak, że my w tym spięciu, napięciu funkcjonujemy tak długo, że my często go po prostu już nie czujemy. Więc dobrze jest tutaj odnajdywać y, jaką, jakiś stan relaksu, y, czasem skorzystać z czegoś takiego jak relaksacja, żeby Zobaczyć, że te nasze mięśnie naprawdę się napinają, i naprawdę możemy też sami coś zrobić, żeby tak nie było. Relaksacja progresywna to jest to co, to, co ty ze mną robiłaś w trakcie tak. naszej pracy nad moim głosem, czyli napinanie i rozluźnianie mięśni, bo to nam pozwala e, doświadczyć i skontrolować, czy to napięcie jest, czy faktycznie jesteśmy tacy luźni w barach i nic nas tutaj nie, e, nie spina. Na przykład, ale w kontekście jeszcze ciała i tego, jak daje nam znać, jeśli na przykład pojawiłaby się chrypka, która utrzymywałaby się dłużej niż dwa to tygodnie, można sobie wtedy. Nie, to okrząkanie za chwilkę, tylko o tej chrypce, bo to jest ważne. Jeśli utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, koniecznie trzeba iść do lekarza. Chrypka nie powinna nam się utrzymywać dłużej niż dwa tygodnie. Jeśli... Nawet w sezonie jesienno-zimowym. Nawet, nawet. Musimy iść wtedy do lekarza i sprawdzić, co tam się z tymi fałdami głosowymi, czyli kiedyś mówiło się z trunami głosowymi, dzieje. A poczekaj, poczekaj, ale to taki lekarz pierwszego kontaktu nam to zaopiekuje, czy jednak a, raczej szukać... lepiej poszukać foniatry, który faktycznie no zajmuje się tylko tu tutaj tym obszarem krtani, musi zajrzeć tam i sprawdzić, co jest. bo mhm. być może, Co tam nam siedzi na tych strunach. Bo być nie? może siedzi coś, co trzeba wyleczyć. Mhm. Jeśli chrypka jest dłużej niż dwa tygodnie, to koniecznie trzeba iść to sprawdzić. Jeśli na przykład w niekontrolowany sposób zmienia nam się głos, czyli mhm. mówię do ciebie teraz w taki sposób i nagle mój głos podlatuje do góry i znowu mówię moim głosem. Wtedy, jeśli ja nie mam kontroli nad tym, że on nagle się tak zmienił, też dobrze jest iść mhm. to sprawdzić, bo różne rzeczy mogą się w y, głosie nam dziać. Kierunek foniatra. Wtedy, Kier, wtedy kierunek foniatra. Mhm. A, a co z tym chrząkaniem? Ach, tak cię chrząkaniem. podprowadzam, bo tak, dla tak. mnie to było <laughs> ogromne odkrycie i bardzo chcę, żeby to wybrzmiało też z naszej rozmowy, bo mam takie przekonanie, że to jest jedna z tych rzeczy na liście, nigdy, przenigdy tego nie rób. I wyobrażam tak. sobie, że stają ci włosy na głowie, jak to widzisz wśród na przykład profesjona oj, profesjonalnie pracujących z głosem ludzi. Tak, tak się zdarza. My często nawykowo chrząkamy. Mhm. Na przykład ktoś zaczyna audycję w radiu i pierwsze co robi to <laughs> i dopiero później odpala sobie mikrofon i zaczyna mówić. No i tak jest co wejście, czyli powiedzmy co pięć minut. Albo ktoś zaczyna zawsze rozmowę od chrząknięcia, albo po prostu tak sobie funkcjonuje, że co nawet pół godziny chodzi i sobie ch chrząka. I teraz tak. Jeśli to chrząkanie nam się zdarza raz na jakiś czas, bo faktycznie coś czujemy, że się pojawiło na fałdach głosowych, że musimy sobie oczyścić te fałdy, no to okej, okay, no bo to jest po prostu. Świat się nie skończy. Pomożemy sobie, usuniemy ten dyskomfort, jest, który, tak, tą kluchę, którą tu czujemy. Naturalna mhm. rzecz. Natomiast jeśli robimy to nawykowo, co 5 minut, 10-30, to trzeba to sprawdzić. Skąd ten nawyk? Bo czasem robimy to po prostu ze stresu, a czasem ze względu na to, że nie bardzo wiemy, co tam ze sobą zrobić, to, to, to sobie. Chrząkniemy. Zagłuszamy ciszę i robimy sobie taką rozgrzewkę do tego, żeby wydobyć z siebie głos. Tak Właśnie. przełamujemy tą ciszę chrząknięciem. Dlaczego nie chrząkać? Nie jest to zdrowe dla naszego głosu, dla naszych fałdów głosowych. Spina nam się też bardzo gardło wtedy, więc znowu zaczynamy mówić trochę bardziej wysiłkowo. Nie chrząkamy. Albo krząkamy jak najrzadziej. Mhm. Pamiętam, że Ty opowiadałaś, jak pracowałyśmy razem, że te fałdy głosowe o siebie uderzają w momencie tak. chrząknięcia. a są takimi delikatnymi skrzydełkami motyla. Tak, I ja pamiętam, jak po wizycie u foniatry mogłam obejrzeć te moje mhm. fałdy głosowe. No to z jednej strony to nie jest piękny mhm. widok. To Zachęcam każdego niechaj zrobi to we własnym zakresie Choć i nie Niektórzy mówią, że woleli nie widzieć, więc nie wiem. <laughs> czyli, ma, czyli ewentualnie na oglądanie z zamkniętymi oczami. Tak. Ale z drugiej strony no wyraźnie widać, że to jest taki bardzo delikatny organ, bardzo. że to nie jest młot i kowadło, tylko to naprawdę są takie mięciutkie, różowiutkie kawałki nas samych. I bardzo malutkie też, bo te nasze fałdy głosowe, czyli ten nasz instrument ma gdzieś tam około centymetra. Oczywiście jesteśmy różni w budowie, więc może być to trochę mniej, trochę więcej, ale to jest bardzo niewielki instrument i no, trzeba go szanować. Tym bardziej, że jest jeden. To nie jest tak, że jak z nerką czy z okiem mamy do pary te fałdy głosowe, bo jak się zepsują, można je naprawić. Czy jest taki moment, że już. Pewnie są różne momenty. Mhm. Część rzeczy oczywiście, że można naprawić. Można korzystać z pomocy foniatrów, ale też na przykład logopedów czy trenerów emisji głosu. Wszystko zależy od tego, co nam się w głosie dzieje. No, są też choroby, które sprawiają, że już nie naprawimy fałdów głosowych. Mm. Ale, żeby do takich chorób nie doprowadzić, dobrze jest zadbać o profilaktykę, czyli właśnie Choćby przeczytać jakąś książkę na temat głosu, albo wziąć udział w jakichś przeróżnych webinarach, czy spotkaniach z trenerami emisji głosu, po to, żeby Zajrzeć zobaczyć. Zajrzeć na twój Instagram, gdzie jest cała masa różnych informacji, co robić, jak dbać o ten głos, gdzie go szukać, czego nie robić, skorzystać z twojego wsparcia, a być może... Poszukać też szerzej, fizjoterapeutycznie, osteopatycznie albo psychoterapeutycznie, no bo wiemy, że ten głos i w głowie, i w ciele mieszka. Ty masz, Idalia, piękny, niski głos, a pamiętasz wpadki głosowe, takie swoje momenty, kiedy głos ci odebrało i. Wiesz co, głos mi odebrało, pamiętam, w sytuacji, której dowiedziałam się o śmierci mojej koleżanki i wtedy faktycznie czułam bardzo dużo takie napięcie tutaj w obrębie gardła, szyi, krtani. Coś takiego jak czujemy przed rozpłakaniem się, tylko że tam nie było płaczu, to było po prostu spięte Ścisk gardło taki. i ciężko było cokolwiek powiedzieć. Okay. To jest taki moment, a jeśli chodzi o wpadki głosowe to jak teraz słucham sobie moich na przykład serwisów informacyjnych sprzed 15 lat, to myślę, że to była jedna wielka wpadka głosowa. Jestem zaskoczona, że to jest też taki progres w tym, jak się pracuje głosem i pracuje nad głosem, jak wiele można zrobić i jak, jak duża jest ta różnica. No to z wpadek jeszcze chcecie zapytać o kwestie związane z dykcją i rozgrzewaniem naszego aparatu mowy, bo jak ja myślę sobie o swoich wpadkach, to najczęściej to są właśnie takie słowa, których nie mogę wypowiedzieć, gdzie ten język mi się gdzieś tam plącze, albo no, gdzieś tutaj na poziomie właśnie paszczowo-mięśniowym coś mi tam grzęźnie. Masz takie? Oczywiście, pracując w radiu przez wiele lat... Tego już się nie uważa za wpadkę. Okay. To jest po prostu... Mm, standard. Takie potknięcie się, jak normalne. chodzimy. Tak? Każdy z nas to ma. Takie jest życie, że czasami nam jakieś słowo nie wyjdzie, a czasami jest właśnie zimno i trudniej nam się mówi, a czasami mamy dzień, gdzie w radiu to się mówi, że o Jezu, ale mam dzisiaj kapcia w ustach, że po prostu jest nam trudno. I oczywiście są ćwiczenia, które możemy wykonywać, ćwiczenia logopedyczne, nawet takie proste, podstawowe, które na pewno nam pomogą w emisji głosu i w tym, żeby było wyraźniej. Natomiast, jeśli mm, nagrywamy podcast, albo jeśli mamy wystąpienie publiczne i nie możemy za bardzo cofnąć tego słowa i powiedzieć jeszcze raz wyraźnie, to ja bym się tym nie przejmowała. To jest po prostu normalne. Jesteśmy ludźmi i czasem nam coś nie wyjdzie i nie ma się co tym przejmować, żeby było jak najprzyjemniej dla nas. Dobrze jest ćwiczenia logopedyczne raz na jakiś czas sobie zrobić. Przed pracą głosem też, a drobną wpadką, potknięciem nie przejmować się za bardzo. Bo to tak naprawdę pokazuje, że jesteśmy ludźmi, a ludzi lubi się bardziej niż ikony, lalki Barbie, Kenów oraz inne fantastycznie idealnie, ale idealne, ale jednak plastikowe istoty. Um, ułani, ułani, kolorowi ułani. To jest takie moje zdanie, którego ja używam po to, żeby szybko Mm -hmm. Mieć kontrolę nad y, moimi ustami, nad językiem, żeby to rozgrzać. Masz takie swoje? Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie robiąc pranie, królik gra na fortepianie. <grystanie> Czy ja mogę to y, przepisać i wkleić do opisu <grystanie> naszego <grystanie> odcinka? <grystanie> tak, to, to, to jest z kolei moje. Y, ja muszę sobie R rozgrzewać, więc y, y, to jest moje ulubione. Ogromnie ci, zatem dziękuję Idalię za tą rozmowę. Dziękuję I bardzo. Zanim zaczęłyśmy nagrywanie, to zdałyśmy sobie obydwie sprawę z tego, że dzisiaj jesteśmy w odwróconych rolach, że ty odpowiadasz, a ja pytam, a do tej pory było inaczej. Jak się czujesz? Dobrze, choć bardzo się stresowałam. Przed spotkaniem. No to ja miałam e, podobnie. A jak nam te stresy się przełożyły na to, co ostatecznie pojawi się w Eterze? No to myślę, że najlepiej odpowiedzą nasi słuchacze. Bo to jest pierwszy odcinek podcastu. Opowiedz to, gdzie jest gość Gościni. Idalia Tomczak, Bardzo dziennikarka, mi trenerka emisji Głosu. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Idalia. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki.